W tym budynku nie płynie jeszcze energia, ale fajnie by było, jeżeli popłynęłaby czysta energia generowana przez promienie słońca. W tym odcinku Ambasady Budownictwa TV powiemy o fotowoltaice, a także programie Mój Prąd w wersji 5.0. Fotowoltaika nadal na czasie i wszystko wskazuje na to, że z nami zostanie na dłużej. Kto jeszcze nie zastanawiał się nad takim rozwiązaniem, być może powinien pomyśleć i zastanowić się, czy właśnie tego typu odnawialne źródła energii mogą pracować na jego rzecz. Czy tak w istocie jest? Odpowiedzi na to pytanie będziemy szukali razem z naszym ekspertem. Aleksandra Kozieł, firma Helios Power, doradca do spraw OZE. Dzień dobry, witam serdecznie. Olu, powiedz tak na początku, jak dzisiaj wygląda zainteresowanie zakładaniem instalacji fotowoltaicznych? Generalnie inwestycja w instalacje fotowoltaiczne na ten moment jest coraz wyższa. Gdzieś ten spadek i ten strach przed nowymi zasadami w tamtym roku powoli się kończy. No i tak jak mówię, tendencja jest wzrostowa, także coraz więcej osób jest zainteresowanych tą inwestycją. Są dodatkowe argumenty za tym, żeby zakładać te instalacje fotowoltaiczne, przede wszystkim dofinansowanie. To jest taki główny argument, który zachęca inwestorów do tego, żeby tą instalację fotowoltaiczną jednak założyć w tym momencie. I stać się nie konsumentem, a prosumentem. I tutaj pojawia się kolejna kwestia, co najbardziej wpływa dzisiaj na zainteresowanie właśnie tego typu rozwiązania. Tak jak wspominałam, oprócz dofinansowań z programu Czyste Powietrze czy Mój Prąd, o którym będziemy mówić sobie w kolejnych etapach, przede wszystkim cena prądu i cena opału. To są takie dwa czynniki, które wpływają na to, że jednak jest to zainteresowanie większe tą instalacją fotowoltaiczną. No bo nie ukrywając, jednak tendencja na zainteresowanie pompami ciepła też wzrosła, czy klimatyzacją. W związku z tym zapotrzebowanie na prąd jest większe. No i tak jak wspomniałam, inwestorzy coraz bardziej interesują się tymi instalacjami fotowoltaicznymi. Czy obecny program Mój Prąd 5.0, bo wspomniałaś przed chwilą o tych rządowym dofinansowaniu, różni się znacznie od tych wersji poprzednich 4.0, 3.0, 2.0, bo one, powiedzmy jasno, zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. Tak, to trzeba przyznać. Dokładnie tak. Ja bym powiedziała, że ta edycja 5.0 Mojego Prądu to jest taka najbogatsza edycja wśród w ogóle odsłon Mojego Prądu, ponieważ oprócz instalacji fotowoltaicznych mamy dofinansowania na dodatkowe elementy i to nie małe, bo generalnie z dofinansowania z Mojego Prądu mogą skorzystać również osoby, które są na starym systemie rozliczania, ale myślę, że to później opowiemy dla kogo, na co i ile. Jasne, opowiemy tak? Na pewno. Tak. Zacznijmy od podstawowego pytania. Dla kogo jest to rozwiązanie? Dla kogo jest to program? Kto tak na dobrą sprawę w pierwszej kolejności powinien pomyśleć o założeniu instalacji fotowoltaicznej? Przede wszystkim osoby, które chcą oszczędzić. To jest taka pierwsza rzecz. Dodatkowo osoby, które na przykład decydują się na ogrzewanie pompą ciepła. Myślę, że to zainteresowanie instalacją fotowoltaiczną jednak tutaj w tym przypadku powinno być. No i osoby, które generalnie gdzieś tam no, zużywają dużo tego prądu, tak? Co wiąże się też z wyższymi rachunkami i wyższą ceną tego prądu. Generalnie, jeżeli chodzi o program Mój Prąd, mamy trzy grupy beneficjentów, czyli mamy grupę osób, która dopiero zakłada instalację fotowoltaiczną i może skorzystać z dofinansowania. Mamy grupę osób, gdzie rozliczają się na starych zasadach i nie korzystali jeszcze z programu Mój Prąd. No i trzecia grupa to grupa osób, która korzystała już z programu Mój Prąd, jest na starych zasadach, czyli na systemie opustów, natomiast chciałaby skorzystać z dodatkowych dofinansowań, natomiast to wszystko pod warunkiem, że przejdzie na nowe zasady rozliczania. Pierwsza i druga grupa może skorzystać z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną 7 tysięcy bądź 6 tysięcy w zależności od tego, czy bierzemy dodatkowe elementy, czy nie. 6 tysięcy bez elementów, 7 tysięcy z dodatkowymi elementami. Natomiast trzecia grupa wnioskodawców może liczyć na dofinansowania w kwocie 3 tysięcy plus dofinansowania na dodatkowe elementy. No jest to moim zdaniem sprawiedliwe, bo korzystali już wcześniej z programu Mój Prąd, także
te 3000 myślę też, że tak na zachętę. No i tak, pozmieniało nam się w prawie trochę. Wcześniej taki system opustów, potem system nadbillingów. Co tak naprawdę się zmieniło? Gdybyśmy mogli widzom tak w kilku zdaniach wyjaśnić, na czym polegała ta rewolucja, jeżeli chodzi o sposób rozliczania. Jeżeli chodzi o ten system net meteringu, czyli ten system opustów, no to tutaj skupialiśmy się na ilości energii oddawanej do sieci i ta sieć służyła nam jako taki wirtualny magazyn, tak? Więc było to na zasadzie, że oddajemy, przypuśćmy 1 kWh i później pobieramy 80%, czyli tak naprawdę 20% szło na przetrzymywanie, że tak powiem, utrzymanie tej energii w sieci, tak? Natomiast to było do 10 kW. Jeżeli mieliśmy instalację powyżej 10 kW, no to wtedy oddawaliśmy 30%, więc już na samym wstępie trzeba było tą instalację przewymiarować o te 20 bądź 30% ze względu na to, że oddawaliśmy to, tak? Z racji tego, że sieci służyły nam za ten wirtualny magazyn. Natomiast jeżeli chodzi o system net billingu, czyli tutaj już skupiamy się bardziej na cenie energii, czyli w momencie, kiedy nie korzystamy z instalacji fotowoltaicznej, kiedy nie ma tej autokonsumpcji, kiedy na przykład nie ma nas w domu, oddajemy nadwyżki, sprzedając je po średniej cenie z poprzedniego miesiąca. Natomiast w momencie, kiedy potrzebujemy tej energii, pobieramy ją normalnie z sieci, ale ta energia jest opłacana właśnie z tego, co nazbieramy na tym depozycie. Ja to nazywam taką świnką skarbonką. Czyli wcześniej był wirtualny magazyn energii, a teraz jest wirtualna skarbonka. No dosłownie można tak mniej więcej to pokrótce porównać. Przypomnijmy jeszcze, kiedy nastąpiła ta zmiana? Zmiana nastąpiła od 1 kwietnia 2022 roku, więc jesteśmy już po pełnym roku korzystania właśnie z tego systemu net billingu i wcale nie jest tak źle, jak wszyscy mówili, że nie będzie się opłacało i tak dalej. Patrząc na cenę energii, która już tak naprawdę u niektórych klientów jest na poziomie złoty 20 zł, a pytanie, co będzie później? Teraz pytania z serii moich ulubionych. Będziemy mówić o pieniądzach, czyli do jakiej kwoty takie dofinansowanie możemy zdobyć, no i czy w tej sytuacji potrzebujemy wkładu własnego? Jak to wygląda w praktyce? Generalnie mój prąd opiera się na zasadzie: przedstawiam fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i dodatkowych podzespołów i dopiero mogę przejść do etapu pozyskania tego dofinansowania poprzez generator wniosków. Całościowo, jeżeli bierzemy dodatkowe elementy, to jest to kwota nawet do 58 tysięcy, także no, jest bardzo zachęcające. Co w takiej kwocie możemy kupić? Generalnie, jeżeli chodzi o program Mój Prąd, to tutaj dofinansowania mamy 7 tysięcy na instalację fotowoltaiczną w momencie, kiedy bierzemy dodatkowy element, bądź 6 tysięcy w momencie, kiedy zakładamy samą instalację. Dodatkowe elementy służą autokonsumpcji, tak? One są przystosowane właśnie do tego, żeby tego klienta zmusić tak troszeczkę do tej autokonsumpcji. Tutaj mamy na przykład na magazyn ciepła 5 tysięcy zł, na magazyn energii 16 tysięcy zł. Wszystko oczywiście do 50% kosztów kwalifikowanych, właśnie nie przekraczających tych kwot, o których przed chwilą wspomniałam. Ale tak jak mówiłam, ten program 5.0, Mój Prąd 5.0 jest taką najbogatszą wersją, więc tutaj też mamy dofinansowanie na pompy ciepła gruntowe, nawet 28 500 do pompy ciepła gruntowej, czy 19 400 do pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności. Także tych rozwiązań jest sporo, natomiast jeżeli chcemy uzyskać te 58 000, no to rzeczywiście tutaj musimy już zainwestować w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła, czyli taki full zestaw. Teraz może nie pojedziemy na oględziny żadnej działki, ale możemy sobie wyobrazić taki dom, powiedzmy o metrażu 120 metrów kwadratowych. Ile wyniosłaby inwestycja w założenie fotowoltaiki właśnie na takim budynku i oczywiście przy założeniu, że korzystamy właśnie ze wspomnianego programu Mój Prąd?
Tutaj na to pytanie ciężko odpowiedzieć tak wprost, bo tak jak wcześniej wspomniałam, czynników jest sporo, które wpływają na to, jakie będzie zużycie tej energii, ale... No spróbujmy, coś hipotetycznie. Mniej więcej, jeżeli mamy, przypuśćmy, ten dom 120 metrów kwadratowych, czteroosobową rodzinę, to mniej więcej około 3000-4000 kWh to będzie takie zużycie roczne, więc można przyjąć około 3,5-4 kW instalacji fotowoltaicznej, no i przypuśćmy, że montujemy ją na dachu, kierunek południowy, blachodachówka, bo to jest najczęściej właśnie spotykane w nowych domach. No to koszt po odjęciu właśnie dofinansowania z programu Mój Prąd, jeżeli nie korzystamy z dodatkowych elementów, tylko zakładamy typowo tą instalację fotowoltaiczną, to mniej więcej koszt to około 17-18 tysięcy. To przejdźmy może do kolejnych konkretów. Mamy decyzję, chcemy zacząć oszczędzać na energii. Myślę, że to jest takie marzenie wszystkich, którzy odbierają rachunek z zakładu energetycznego i widzą, co tam się pojawia. Tak, w ostatnim czasie jak najbardziej. Gdzie ja mam pójść z tą sprawą? Gdzie mogę starać się o wniosek Mój Prąd? Czy w ogóle powinienem zaczynać od wniosku? No nie, no bo powinienem chyba zastanowić się, czy w ogóle taka instalacja u mnie akurat zda egzamin. Co ja mam zrobić? Tak, chcę zamontować instalację, ale nie wiem zupełnie od czegoś za. Dokładnie. Jeżeli mamy już wybraną firmę, bo mówimy o tym momencie, gdzie już dobraliśmy instalację fotowoltaiczną, mamy wybraną tą zaufaną firmę, rozwiązania są dwa. Albo Mój Prąd załatwi za nas ten wniosek firma, u której zdecydowaliśmy się założyć instalację fotowoltaiczną, albo możemy to zrobić typowo przez internet. Do tego będzie nam potrzebny komplet właśnie dokumentów, czyli zaświadczenie OSD o przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej, dodatkowo potwierdzenie konta bankowego, bo tam musimy wypełnić numer konta, na który będzie zwrot tych pieniędzy. Dodatkowo musimy mieć załączony skan faktury i tak naprawdę, jeżeli mamy ten komplet dokumentów, to możemy zacząć logowanie na stronie Mój Prąd. I tam bardzo prosto, bo wystarczy nacisnąć złóż wniosek i już nas kieruje po prostu do generatora wniosków. Bardzo ważne jest to, żeby przygotować sobie profil zaufany, bo bez tego profilu zaufanego nie złożymy, że tak powiem, wniosku. Wniosku, tak. Ale jest to proste, bo generalnie założyć profil zaufany dzisiaj to tam aplikacja... Dosłownie dwie minuty. Szybko to przebiega. Powiedziała Pani, użyła Pani takiego skrótu OSD, czyli operator systemu dystrybucyjnego, czyli w zależności od tego, jak rozumiem, w której części Polski mieszkamy... Tauron, PGE, Enea. To są właśnie te firmy. Tak. To są te firmy, które wysyłają nam rachunki. Dokładnie. Okej. Okay. Alu, ale tak się zastanawiam, no bo tak, liczymy na program Mój Prąd. Wcześniej wiemy, że musimy przeprowadzić inwestycje. Może się okazać, że jednak nie dostaniemy pieniędzy z tego programu? Ryzyko zawsze jest ze względu na to, że ten program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i w tym programie jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, więc... Ach. Jeżeli ktoś w ogóle myślał o instalacji fotowoltaicznej, zastanawiał się nad nią, no to jednak przydałoby się już podjąć tą decyzję, zrobić wycenę i zamontować tą instalację fotowoltaiczną jak najszybciej, żeby załapać się właśnie na te dofinansowania z programu Mój Prąd. Piąta edycja Mojego Prądu ruszyła 22 kwietnia tego roku. Ma potrwać do końca tego roku, ale... No, patrząc na to, jak szybko, że tak powiem, wyczerpują się środki, no to myślę, że może skończyć się trochę wcześniej. Czyli decyzję trzeba podejmować szybko. Dokładnie tak. Powiedzieliśmy już o tym momencie, kiedy już wybraliśmy firmę, która nam zamontuje właśnie taki system. Olu, jak to wygląda w praktyce? Jak wybrać? Jak szukać? Czym się kierować, aby wybrać rzeczywiście dobrą firmę, która nam zamontuje cały system fotowoltaiki na naszym domu albo obok naszego domu, jak rozmawialiśmy już przed chwilą. Generalnie najlepsi klienci to są klienci, bym powiedziała, też z poleceń, którzy byli u danego klienta, gdzie zamontowaliśmy na przykład instalację fotowoltaiczną, widzieli, jak wygląda montaż, jak przebiega ta cała procedura dokumentacji, wysłania właśnie tego wniosku o wymianę licznika. Także myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, żeby wybrać tą firmę, która nie tylko ma dobre opinie na internecie,
ale gdzieś wśród nawet znajomych, tak? I w tym momencie, jeżeli mamy wybraną taką firmę, no to mamy już tą pewność, że u nas też powinno być dobrze zamontowane. Olu, nie ukrywajmy, reprezentujesz firmę Helios Power, to w takim razie powiedz, jak to wygląda u Was. Jestem klientem, który za chwilę chce nie być tylko konsumentem, ale prosumentem. Chcę zainwestować w fotowoltaikę. Na co mogę liczyć z Waszej strony? Jeżeli klient chciałby skorzystać z naszej oferty, to oczywiście zapraszamy albo do biura, albo możemy przyjechać do klienta tak typowo do domu. To jest najlepsze rozwiązanie, bo my wtedy widzimy, gdzie po prostu ta instalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana, gdzie są takie optymalne warunki do tego, żeby naprawdę pracowało to przez długie lata, gdzie mamy zamontować inwerter. Także no, jest sporo czynników, które wpływają na to, jak później ta instalacja fotowoltaiczna będzie działać. Więc jeżeli już spotkamy się z klientem, jeżeli zrobimy wycenę, jeżeli klient chciałby z nami współpracować, no to musimy podpisać umowę. Na montaż czeka się mniej więcej około 2 tygodni. W zależności jaka instalacja fotowoltaiczna, no to mniej więcej montaż trwa dzień bądź dwa. I tak naprawdę później po wystawieniu faktury, po montażu zgłaszamy właśnie tą instalację fotowoltaiczną, aby został wymieniony licznik na dwukierunkowy. To jeszcze zapytam o Twoje doświadczenie. Jak to jest? Kto najczęściej decyduje się na tego typu inwestycje? Czy są to gospodarstwa domowe, czy są to firmy, a może gospodarstwa rolne? Jak to wygląda teraz? Szczerze powiedziawszy, w tym momencie takie największe zainteresowanie jest wśród osób, które posiadają właśnie swój dom, tak typowo. Dokładnie. Pompa ciepła, klimatyzacja i pompy ciepła też właśnie powietrze, woda czy gruntowe. To ten wyznacznik, gdzie klienci bardziej decydują się na instalację fotowoltaiczną. Dobrze, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem dzisiaj w Ambasadzie Budownictwa była Aleksandra Kozioł, doradca do spraw OZE, czyli odnawialnych źródeł energii w firmie Helios Power. Zwracamy się w takim razie w stronę słońca i no i cóż, dziękujemy za przesympatyczną rozmowę. Dziękuję bardzo. Nie będę udawał, że na tym się znam, ale znają się za to na tym nasi eksperci na energii, elektryce i wielu innych tematach, które poruszamy w Ambasadzie Budownictwa TV. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie łapkę w górę koniecznie. No i cóż, edukujmy się razem. Poznamy więcej tajemnic związanych z budownictwem.